mówimy o zaproszeniu Boga do naszego życia. Wiecie, ja jestem pastorem i też prowadzę kościół, zbór. I czasami trudno jest się tak nam, pastorom, przestawić na taki prosty sposób głoszenia, aby ze zrozumieniem przekazać wam, z takim prostym przekazem, abyście mogli zrozumieć przesłanie, które jest w naszych sercach. I czasami to jest wyzwanie, ale postaram się jak najprościej mówić o tym, co chcę wam dzisiaj dać, co chcę wam dzisiaj przekazać. Kiedy zapraszamy Boga do naszego życia, to zapraszamy całą Bożą obecność. Czym jest obecność? Obecność polega na tym, że ktoś jest gdzieś. A więc gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, zróbmy listę obecności uczestników Dni Skupienia, to wpisalibyśmy wasze nazwisko, chyba taka lista nawet jest, i to jest znak, że jesteście obecni, że jesteście częścią tych Dni Skupienia, jesteście obecni teraz na tej sali. Kiedy zapraszamy Bożą obecność, to tak samo Bóg zaczyna być obecny, jest w naszym wnętrzu, jest w nas, jest w naszych sercach. I On, gdy przychodzi, zamieszkuje nasze wnętrze, gdy Bóg przychodzi i zamieszkuje nasze wnętrze, zawsze czyni je pięknym. On czyni nasze wnętrze pięknym. Bez względu na to, jak wyglądamy na zewnątrz, ja mam takie określenie, że nie ma brzydkich ludzi. Nie ma, absolutnie. Różnimy się od siebie, o tym za chwilkę powiem, ale każdy ma swój urok, każdy jest wspaniały. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni przez Boga. Jesteś Bożym stworzeniem. I czasami jesteśmy w miejscach, do których nie należymy. To nie jest nasze miejsce. Bo Bóg ma plan dla naszego życia. Ja też byłem w takich miejscach przekleństwa, pijaństwa, rozpusty. To nie było miejsce, do którego byłem przeznaczony. Bóg nas stworzył. Nie jesteś jakąś istotą, która powstała przez przypadek. Człowiek nie jest bytem, który przyszedł przez ewolucję, czy drogą ewolucji. Bóg nas stworzył na swój obraz. I to jest piękne. Mnie to cieszy. To daje mi takie poczucie wartości, a także taką pewność, że nie muszę się już dłużej zmagać z pytaniem, skąd pochodzę, skąd jestem, skąd jest człowiek. Bóg nas stworzył. Biblia nam o tym mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. I życie, diabeł, szatan, nałogi, przekleństwo, pośród którego żyjemy, grzech, pośród którego żyjemy tutaj na ziemi. Oczywiście zostało to wszystko spowodowane upadkiem człowieka w grzech, nieposłuszeństwem wobec Boga. Powoduje, że jest tak, jak jest. Ale kiedy zapraszamy Bożą obecność do naszego życia, kiedy Bóg zamieszkuje w nas, wtedy znowu wnosi to piękno swojego majestatu, swojej chwały do naszych wnętrz, do naszego życia. I człowiek staje się nową istotą. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale czytamy, to jest Boża obietnica, zamieszkam w nich i będę im Ojcem. Będę im Ojcem niebiańskim. To jest coś pięknego, żyć w takim poczuciu obecności, że ktoś jest ze mną cały czas. Nie jesteś już nigdy sam. Masz cudownego niebiańskiego Boga, który się o ciebie troszczy. A więc idźmy dalej. Druga rzecz, którą czyni Jezus, gdy przychodzi do naszego życia, to nie tylko przychodzi, aby dać nam to ożywcze tchnienie i spowodować, że na nowo żyjemy, ale On zmienia nasz charakter, zmienia nasz sposób myślenia, dotyka naszych emocji, przenika nasz intelekt, przychodzi do naszego życia to niebiańskie Boże DNA i nasza dusza teraz już doświadcza przemiany i to jest proces.
Człowiek staje się nowym stworzeniem poprzez nowonarodzenie. A więc zapraszamy Bożą obecność i Bóg przychodzi do naszego życia, czyni nas nowymi ludźmi i teraz przemiana naszego charakteru, przemiana naszego sposobu myślenia, przenikania naszego intelektu, postępowania jest procesem. To niebiańskie Boże DNA zaczyna przenikać do naszego wnętrza. Choć jestem 30, już prawie 9 lat wierzącym człowiekiem, ciągle jestem w procesie przemian. Ciągle jestem w procesie przemian. Oczywiście z chwilą nowonarodzenia ten przełom przyjęcia Jezusa i wyznania grzechu w swoim życiu powoduje, że zostaję uwolniony z tego, co mnie wiązało. Ale ten mój sposób myślenia, sposób czasami nawet postępowania, mój charakter jest w bezustannym procesie przemiany. I dzięki Duchowi Świętemu doznajemy tej przemiany. Na czym polega ta przemiana? Dlatego, że nasza dusza, nasze wewnętrzne, to duszewne życie przyzwyczaiło się do pewnego sposobu myślenia i życia. Po prostu nasze emocje reagują w ludzki sposób, a nie Boży. Jeśli, jakby najprościej wam to wyjaśnić, jeśli ktoś jest porywczy, ma taki charakter bardzo wybuchowy, potrzebuje niesamowitej wewnętrznej przemiany, transformacji. Dlatego, że będąc nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, doznajemy tego uspokojenia, tego pokoju wewnętrznego, ale kiedy przychodzą napięcia, kiedy zaczynamy mierzyć się z różnego rodzaju wyzwaniami, ktoś nas zdenerwuje, po prostu ktoś nas wkurzył i teraz eksploduje w nas nasz charakter. Te stare cechy, te stare przyzwyczajenia i musimy nad tym pracować. I to jest właśnie ta przemiana, której dostępujemy w naszej duszy. A więc czytaliśmy na początku, może przypomnę tekst, bo warto wracać do Bożego Słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Czytaliśmy, że niech Bóg, który jest Bogiem pokoju, obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści. To jest nasze pragnienie na te dni skupienia. Aby przyszło Boże oczyszczenie. I wierzę, że będą takie momenty tutaj w tej sali i nie tylko. Bo to nie ta sala czyni nas nowymi ludźmi. To jest tylko miejsce naszego spotkania. A może gdzieś w jakimś pokoju obok. Może na stołówce. A może gdzieś w szatni usiądziesz z kimś, kto pomodli się o ciebie. I wtedy przyjdzie Boże oczyszczenie. Bóg dotknie twojego wnętrza. I czytaliśmy tak, aby nasz duch, dusza i ciało zostały zachowane aż do przyjścia Pana. Bez skazy. Różne tłumaczenia różnie to oddają. Bez jakiejś rysy, bez plamy. Czyli mowa jest o tym brudzie grzechu, o tym skażeniu złem. Bo ten, który powołał nas, Pan Jezus Chrystus, On powróci, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał. A więc mówimy o duchu i o duszy. To jest piękne, kiedy zaczynamy rozumieć, jak bardzo możemy być przemienieni. I wtedy stajemy się takim chodzącym, żywym, Bożym świadectwem. Ludzie zaczynają się pytać, jak to się stało? Jak ty to zrobiłeś? Czemu jesteś teraz inny? I zaczynasz opowiadać, zaczynasz mówić, co przeżyłeś z Bogiem, jak Pan Jezus dotknął twojego życia. Ale wróćmy do tematu. Nasza dusza, nasze wnętrze, nasze emocje, nasz sposób myślenia przyzwyczaił się do pewnego stylu, sposobu życia. A więc reagujemy po ludzku, nie na sposób Boży. Nasze myśli są czasami myślami złymi, zanieczyszczonymi, brudnymi.
I wtedy przychodzi nam Bóg z pomocą. Dlatego powrócę do myśli z pierwszej sesji. Wiecie, co najbardziej mi pomogło? Czytanie Biblii, czytanie Bożego Słowa. Od samego początku mam jeszcze Biblię, którą wręczono mi 38 lat temu. Już się rozlatuje. Jest moim archiwum, jest pamiątką. W takiej brązowej, skórzanej okładce. Kartki wypadają. Mam tam wiele wersetów podkreślonych, poprzez które Bóg mówił do mojego wnętrza, do mojego charakteru, do mojego sposobu myślenia. Dlatego zachęcałem was, zróbcie wszystko, szczególnie do tych, którzy jeszcze nie mają Biblii. Może szczególnie do tych, którzy są pierwszy raz tutaj. Może nigdy nie miałeś tej Bożej inspirującej księgi w ręce. Postaraj się. Na początek chociażby o Nowy Testament. O Ewangelię. Aby zacząć czytać. Aby zacząć nasycać swoje myśli, swoją duszę Bożym Słowem. Wiecie, tak jesteśmy skonstruowani, kiedy zaczynamy rozkoszować się Biblią, Słowem, to nasyca nasze wnętrza. Ja po tylu latach już bycia człowiekiem wierzącym ciągle mam z tego niesamowitą przyjemność. Ciągle staram się mieć jakiś plan czytania Biblii. Plan systematycznego studiowania Bożego Słowa. Plan, w którym na nowo odkrywam różnego rodzaju świeże rzeczy związane z tym, co Bóg obiecał dla mojego życia. I to jest prawdziwe, to jest żywe. Wiecie, jak Biblia jest określona? Że jest jak miecz, który ma dwa ostrza. Rozdziela, odcina, koryguje, ożywia, inspiruje nas, objawia nam, pokazuje nam. To jest niesamowita księga natchniona Bożym Duchem Świętym. I przy pomocy Bożego Słowa, modlitwy, nie tylko czytania, także takiego właśnie jak teraz słuchania Bożego Słowa. Organizatorzy tak przygotowują plan dni skupienia, aby, to jest tak nazwane, sesje wykładowe, ale tak naprawdę są to takie sesje, w których chcemy posyłać Boże Słowo do waszego życia. Posyłać to przesłanie o Bogu, o Jezusie do waszych serc. Chcemy być wrażliwi, żeby też i nie przesadzać, nie dawać za dużo, ale też i nie za mało, ale abyście mogli zrozumieć, jakie są nasze intencje i czego Bóg oczekuje od tych spotkań, bo one mają konkretny cel. A więc natchnione Boże Słowo, które przychodzi poprzez działanie Ducha Świętego, zmienia naszą duszę, zmienia nasz sposób myślenia. To nie jest jakieś pranie mózgu. Nie określamy tego tak, ani tego tak nie komunikujemy. To jest nasycanie naszego wnętrza tym, co dobre. Dobrymi słowami, które wyposażają nas, by sobie radzić przed pokusami, przed lękiem, przed słabościami, którym ulegamy. Bo gdy Jezus zasiada na tronie naszego życia, wszystko może być pod Jego kontrolą. I wiecie, ja chcę tego. Bo moje życie kiedyś było pod kontrolą kogoś innego. I powiem wam taką bolesną prawdę. Życie nasze jest albo pod kontrolą Boga, albo pod kontrolą diabła, szatana. Nie ma innej kontroli. Apostoł Paweł napisał, że albo jesteśmy pod panowaniem Królestwa Światłości, albo pod panowaniem Królestwa Ciemności. Nie ma pośredniego miejsca. Jesteś albo tu, albo tu. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem. Ja znam porządnych ludzi, którzy są pod panowaniem Królestwa Ciemności. Nie są w ogóle alkoholikami. Mają nawet w miarę poukładane życie rodzinne. Ale nigdy nie zetknęli się z żywym Jezusem Chrystusem. Mają swoje poglądy na życie. Wydaje im się, że mają swoje. Jesteśmy w tym obszarze pod panowaniem Królestwa Ciemności.
jest diabeł szatan, władca ciemności, który trzyma ludzi w niewoli. Później apostoł Paweł mówił, że my możemy wyrwać się spod panowania królestwa ciemności. Nie sami z siebie. Jest tam dobitnie powiedziane, że jesteśmy przenoszeni dzięki właśnie łasce Bożej, działaniu Chrystusa w naszym życiu. Jesteśmy przenoszeni z królestwa ciemności do królestwa światłości, Syna Bożego, Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. I to jest najlepsze miejsce dla nas. To jest najcudowniejsza przestrzeń, w której możemy żyć. Ja jestem tak wdzięczny Bogu, że mogę w tej przestrzeni być. Że Bóg miał taką łaskę i miłość dla mnie, że udało mu się dotrzeć do mojego serca i przekonać mnie, abym podjął tą decyzję, by go przyjąć do swojego życia. To jest niesamowite. Dziś jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężem. Wiecie, kiedy mój ojciec pił, kiedy w naszym domu były awantury, kiedy było znęcanie fizyczne, kiedy nie było pieniędzy, kiedy było ciężko z powodu uzależnienia taty. Zawsze sobie mówiłem, ja nigdy nie chciałbym tak żyć jako dziecko. Nigdy. Ja nigdy nie chciałbym tak żyć. Ja nie chcę tak żyć. Co to za życie? Żadnego ciepła, żadnych takich przestrzeni, w której panowała Boża miłość, ojcowska miłość, rodzicielska miłość. To wszystko było burzone przekleństwem, nałogiem, w którym tkwił mój tato. I on sobie nie mógł z tym poradzić. To było silniejsze od niego. On po prostu nie mógł nad tym zapanować, bo tak działa diabeł szatan. On nas bierze w niewolę, manipuluje nami, dyktuje nam, co mamy robić, związuje nas nałogiem jak łańcuchem i trzyma nas na tym łańcuchu, abyśmy się tylko nie urwali, abyśmy tylko nie uciekli. Ja nigdy nie chciałem tak żyć. Ale mając tam lat, chyba 13 czy 14, już nie pamiętam, może gdzieś tak w tym wieku, pewnego razu wróciłem ze szkoły, ojciec leżał pijany, i pamiętam, na stole zostało pół niedopitej butelki wódki. I pamiętam, jakby to było dzisiaj, choć minęło tyle lat. Nagle takie ciśnienie. Nie wiesz, skąd to jest. Słyszysz jakby głos. Spróbuj, co tatę tak uszczęśliwia. Spróbuj. Spróbuj. I pamiętam, jak do takiej szklanki na herbatę wlałem trochę z tej butelki. I po raz pierwszy wypiłem. Po raz pierwszy wypiłem. Mało się nie udusiłem. A później sobie jeszcze poprawiłem trochę. I nie było trzeba wiele takiemu młodemu chłopcu, 13-latkowi, który nigdy nie pił alkoholu, że nagle zakręciło mi się w głowie i nie wiedziałem, gdzie jestem. I mama, pamiętam, przyszła z pracy, pracowała w sklepie, znalazła mnie w piwnicy. Tam spałem, się przewróciłem gdzieś. Później, wiecie, wytrzeźwiałem, miałem strasznego kaca i mówiłem sobie nigdy więcej. Nie było trzeba długo czekać. Jak kończyliśmy szkołę podstawową z koleżkami, było wino, aby uczcić zakończenie szkoły. I tak powoli, diabeł zaczął wciągać. Bo wiecie, tak to działa. Tak to działa. I myślę, że każdy z was ma swoją historię. Każdy z was pamięta, kiedy zaczął. A może diabeł już tak zaślepił wam oczy, że nawet nie pamiętacie, kiedy to się zaczęło. Nawet nie wiesz, kiedy już byłeś tak głęboko w tym. I przychodzi Jezus, o Nim mówimy. Co zrobimy dziś z zaproszeniem Jezusa? Co zrobimy jutro? Czy pozwolimy Mu, aby to zmienił? I mówiłem sobie, nigdy nie będę miał takiego życia. I powiem wam, gdyby nie Jezus, to może bym siedział dzisiaj po tamtej stronie. A może by mnie nie było. Nie wiem. Wielu z moich kolegów, mój rocznik, nie żyje.
zapili się na śmierć. Ktoś tam popełnił samobójstwo. Ktoś inny gdzieś tam zginął w wypadku, bo był pijany. Nie ma już ich. Pamiętam ich jako kolegów ze szkoły podstawowej. W piłkę graliśmy. Ich już nie ma. A ja dziękuję Bogu, że dał mi łaskę. Że kiedy mówiono mi o tym nowym życiu, kiedy się buntowałem, kiedy mówiłem, nie, to nie jest dla mnie, to jest dla starych ludzi. Kiedy zapraszano mnie na nabożeństwa do Ustronia, kiedy mama zabierała mnie i próbowała mnie zabrać, nie, uparty, nie pójdę, nie chcę. Jestem wdzięczny Bogu, że przyszedł taki moment, kiedy zostało złamane moje serce i mogłem powiedzieć, zapraszam Ciebie, Jezu, do mojego życia. Dziś jestem szczęśliwym mężem, mam wspaniałą żonę. Jestem szczęśliwym dziadkiem. Mam 9-miesięcznego wnuka. Właśnie wczoraj do mnie przyjechał. Z Białegostoku aż. A ja rano, ja wróciłem wczoraj także z Warszawy, chwilkę się z nim pobawiłem. Dzisiaj rano wstał, taki uśmiechnięty, raczkuje, pełza po ziemi. Próbuje do mnie dotrzeć, pełzając i śmieje się. Biorę go na ręce, muszę wyjechać, muszę jechać do Ustronia, aby powiedzieć innym, by też takie życie mogli wieść. Takie radosne, szczęśliwe. I tak się z tego cieszę, że przez te wszystkie lata od mojego małżeństwa, te 32 lata mojego pożycia małżeńskiego, Pan Bóg błogosławił. Pan Bóg błogosławił. Ja to często mówię, powtórzę też dzisiaj. Pamiętam, jak pierwszy raz znalazłem się na grupie domowej w Skoczowie. Wspaniałe tam były spotkania. Prowadził je świętej pamięci Michał Chydzik. Grupa domowa na Stelmacha u bratestwa Makulów. Tam zaczynałem moje pierwsze kroki z Biblią, z Ewangelią. Taki młodzieniec. I były takie żarliwe modlitwy do Boga. Takie wołanie o to, by Bóg zbawiał, zmieniał życie ludzi. Ja się znalazłem w tym centrum tych modlitw i nigdy nie zapomnę, była tam kochana Wandzia, która tutaj siedzi. Ona się w ogóle nie zmieniła. Ja to patrzę na nią, minęło tyle lat, ona ciągle taka sama. I pamiętam, jak była modlitwa i Wandzia miała słowo, proroctwo miała do mnie. I zaczyna mówić, dziecko, czy synu mój, czy dziecko moje, już z wielu źródeł piłeś. A teraz jesteś u źródła takiej wody, która da ci prawdziwe życie. I prorokowała nade mną. Wtedy taki młody byłem, dopiero zacząłem raczkować z tą moją Biblią, jeszcze jej nie znałem. I ona miała to słowo, tak mnie poruszyło, do dzisiaj żyję tym słowem. Że moim jedynym źródłem życia jest to źródło, które płynie tam z nieba, spod Bożego tronu. I też tak dzisiaj przywołałem to źródło, tą rzekę, która płynie tu, pośród nas. Jezus w niej stoi i zaprasza nas do środka. I mówi, wejdź też, bo i dla Ciebie mam to błogosławieństwo, to piękno nowego życia, to piękno przemienionego charakteru, przemienionej duszy, przemienionego sposobu myślenia. To może być proces, ale niech on się tutaj zacznie. Niech się zacznie tutaj na tych dniach skupienia. I mamy obietnicę dla was, że Pan Bóg posłał Ducha Świętego, który nam pomaga. Wiecie, jakie to jest piękne i mieć tą świadomość. Pan Jezus poszedł do nieba. On umarł na krzyżu, zmartwychwstał i poszedł do nieba. I odchodząc powiedział, że pośle na swoje miejsce Pocieszyciela, Ducha Świętego. I ten parakletos, tak go nazywa Biblia w języku greckim, parakletos, Pocieszyciel, jest z nami. Ja się cieszę, że od początku mogłem powiedzieć, Duchu Święty, bądź ze mną. Duchu Święty, pomóż mi. I obecność Ducha Świętego sprawia, że nagle zaczynamy doznawać przemiany.
Wiecie, to nie jest tak, że musisz zaciskać zęby i teraz ściskać pięści. Mówi, nie powiem już nic złego, już nie przeklnę. Już będę starał się teraz być dobrym takim człowiekiem. To jest straszne. Nie dasz rady. Szybko padniesz. Szybko to się skończy. Ale jeśli pozwolisz i zaprosić Jezusa do swojego serca, który da ci nowe życie i będziesz otwarty na Ducha Świętego, aby ci pomagał, to wtedy dasz radę. To wtedy będziesz miał odpowiednią pomoc, która będzie z tobą. I zaczniesz sobie nagle, zobaczysz, że sobie radzisz z pokusami. Gdzie wyjedziecie stąd i pełno pokus. Tak każdy z nas. Wszyscy mamy pełno pokus. Wszędzie są pokusy wkoło nas. Bo tak jest skonstruowany ten chory świat. Nasycony impulsami, by dręczyć mentalność ludzi, myśli ludzi. Ale możemy zwyciężać wszelkie pokusy. Możemy pokonywać nasze lęki. Możemy pokonywać nasze słabości. To jest to zwycięstwo w naszej duszy. Gdy Jezus zasiada na tronie naszego życia i gdy dajemy Mu nasze życie pod Jego kontrolę, gdy zapraszamy Ducha Świętego, aby nam pomagał, aby był z nami, gdy poddajemy się Bogu, składamy siebie Bogu jakby na ofiarę i mówimy, oto składamy nasze życie, nasze ciała, nasze myśli, nasze wnętrza Tobie, Boże. Działaj w moim życiu, przemieniaj mnie. Przestajesz żyć, jak żyłeś dotychczas. Wszystko zaczyna być nowym. Zaczynasz inaczej myśleć, postępować. Zaczynasz inaczej rozmawiać. Zaczynają cię inne rzeczy pociągać. Wiecie, ja miałem takie wyobrażenie, kiedy moja mama mnie zapraszała ciągle na te ewangelizacje i nabożeństwa, na różne spotkania. Miałem takie wyobrażenie, przecież gdzie ja tam pójdę? Miałem 18 lat, 17, jeszcze nim się nawróciłem wcześniej. Gdzie ja tam pójdę? Tam chyba są sami starzy ludzie. Sami starzy ludzie. To jest chyba dla starych ludzi. Gdzie tam z tą Biblią chodzić? Takie miałem, wiecie, człowiek ma lat 16, 17, to mu się wydaje, że mama, która ma lat 40 czy 38, to jest stara kobieta. A dzisiaj to widzę inaczej, to jest młoda pani. No tak, taka jest prawda. Taka jest prawda. A więc myślałem, że tam są sami starzy ludzie. Aż wreszcie, gdy się nawróciłem i przyjechałem pierwszy raz do Ustrońskiego Zboru, jeszcze nie tutaj, tylko w innej lokalizacji, w takim małym budynku, tam nad stawem, w innej części Ustronia, zobaczyłem, ile tam młodych ludzi. Ile tam młodzieży. Ilu tam ludzi szczęśliwych, młodych ludzi, którzy śpiewają Bogu na chwałę, którzy mają świadectwo przemienionego życia. Zaprosili mnie na spotkanie młodzieżowe. 50 młodych ludzi było na tym spotkaniu, a ja miałem w naszym pubie, w naszej knajpie może z 10 tylko. Mówię, tu jest więcej niż tam. I to było piękne. Nagle zobaczyłem, że jest inne życie. Bóg zaczął zmieniać mój charakter, mój sposób myślenia. Napełnił mnie Duch Święty. Zaczynamy postępować inaczej według Bożego Słowa. Nagle zaczynasz widzieć, że stare życie przeminęło, że ono już się skończyło, że teraz masz nowe życie, masz inne pragnienia, chcesz być w innych miejscach. Ciągnie cię jak magnes, ciągnie cię do wspólnoty, do ludzi wierzących, bo wiesz, że tam jest coś dobrego. To właśnie jest działanie Ducha Świętego. Bo wiecie, Bóg jest niesamowitym artystą. Twórcą. Kiedy On dotyka naszego życia i czyni nas nowymi ludźmi, to stajemy się Jego dziełami sztuki. To jest coś niesamowitego. Stajesz się nowym człowiekiem, dziełem sztuki. Wiecie, koledzy moi się śmiali i drwili i szydzili i mówili, że wrócę, że po prostu to się nie uda, ale kiedy pamiętam, pracowałem w FSM-ie w Skoczowie i kiedy czasami mieliśmy takie rozmowy jeden na jeden, to im rurka miękła.
Wiecie, oni tam na zewnątrz, wy wiecie o tym, są zawsze mocni w grupie. Kiedy jest ich więcej, jeden popisuje się przed drugim. Ale kiedy byliśmy sam na sam, to wiecie, kiedy pracowaliśmy na przykład we dwójkę na nocną zmianę i kiedy byliśmy na szychcie nocnej razem i nie było roboty i siedzieliśmy sobie, to zaczęły się rozmowy i pytanie, jak ty to zrobiłeś? Powiedz mi więcej o tym, co przeżyłeś. Powiedz, jak to się stało. A więc Bóg czyni nas takimi dziełami sztuki, które mają niesamowity wymiar. Wiecie, każdy z nas jest inny. Każdy w innym obszarze może być takim Bożym światłem dla innych ludzi. Wiecie, ile macie znajomych, którzy potrzebują pomocy? Jesteście tutaj po to, aby wasze życie zostało przemienione i by przez was Bóg mógł dotknąć teraz następnych. Mógł dotykać waszych kolegów, znajomych, wasze rodziny. To działa. To działa. To działa. Bo Bóg ma plan zbawienia dla każdego człowieka. Jesteśmy tak różni. Wiecie, że Bóg wszystko tak pięknie stworzył, gdzie nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Wiecie o tym? Za niedługo zacznie padać śnieg. Tam trochę wyżej w Wiśle, w Szczyrku już pada. Na Białym Krzyżu tam jest już biało, już tam zabieliło. Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. To jest niesamowite. To przypadek? Czy to jest przypadek? Nie. To jest Boże stworzenie. Ktoś powiedział, nie ma dwóch takich samych zachodów słońca. Nie ma dwóch takich samych identycznych ludzi. Nie ma. Nie ma. Nawet bliźniacy mają różne linie papilarne. To jest niesamowite. Bóg tak nas niesamowicie tworzy. Kiedy przychodzi Duch Święty do naszego życia i zmienia Bóg nasze życie, to jest to zawsze duch nowości, odnowienia, rozkwitu, nowego zrodzenia. Zaczynamy używać innego języka, zaczynamy śpiewać inne pieśni, a moje życie jest przemienionym znakiem na zewnątrz. Tak to działa. Dlatego powiedziałem w pierwszej sesji na początku, że kiedy zapraszamy Jezusa, to musimy liczyć się z tym, że wszystko ulega zmianie. Jeśli nie ulega zmianie, to Jezus nie przyszedł. Nie poddaliśmy Mu naszego życia. Możemy sobie mówić, co chcemy. Możemy określać emocjonalnie to, czego doświadczaliśmy, jak tylko chcemy. Ale tylko prawdziwa obecność Jezusa w naszym życiu zmienia wszystko. Czyni nas nowym stworzeniem. I mówię z własnego doświadczenia. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, proces naszej osobowości, charakteru, myślenia trwa cały czas w życiu tych nowych stworzeń. Bo wiecie, Bóg jest tak niesamowity, że ciągle ma dla nas więcej. Dlatego życie z Bogiem jest tak fascynujące. W świecie odkrywamy coś, otrzymujemy coś nowego, kupujemy nowy gadżet i za chwilę już wszystko o nim wiemy. Wszystko jest opanowane, już nas nie cieszy. A w życiu z Bogiem ciągle odkrywamy nowe rzeczy. Ciągle doświadczamy nowych przeżyć. Ciągle odczuwamy coś niesamowitego, świeżego i pięknego. I na tej sesji jeszcze krótko, trzecia rzecz. Kiedy przychodzi Jezus, dotyka także tej trzeciej części zewnętrznej naszego ciała. Wiecie, nie jest Mu to obce. On nie chce pozostawić nas, czyli ten zewnętrzny namiot, bez swojej ingerencji. Ta widoczna, zewnętrzna część także się zmienia. Wiecie, oczywiście mamy te sam odcisk palców, nie zmieniają się bardzo nasze rysy, ale ewidentnie po nowonarodzeniu człowiek, który przyjął Jezusa, także wizualnie się zmienia. Po prostu to jest jakby automatyczne działanie. Iluż ja ludzi spotkałem, których Bóg dotknął. Mogę wam
podać przykłady takie z życia i to przeżywaliśmy na początku naszej służby, kiedy rozpoczęliśmy w Jastrzębiu, kiedy zaczęli się nawracać różni młodzi ludzie ze środowisk hipisowskich na przykład, subkultury, jak Bóg ich zmieniał. I podam wam przykład, który możecie sprawdzić, jest do sprawdzenia nawet nie za daleko, kiedy nawrócił się u nas w kościele obecny pastor kościoła Filadelfia w Włodzisławiu, Arkadiusz Krzywodajcz. On był heavy metalowcem, hipisem. Pamiętam, jak przyszedł do nas do kościoła w wydartych dziurawych dżinsach z długimi włosami, z jakimś hipisowskim znakiem na swojej klatce piersiowej na łańcuchu i Bóg go dotknął, zbawił go. Po prostu on się spotkał ewidentnie z Jezusem. A za tydzień, kiedy przyjechał na nabożeństwo, wtedy w tamtych czasach, na topie były piękne garnitury, krawaty, koszule. Ja wtedy, jako młody pastor, tylko chodziłem w garniturach i w krawatach. Teraz zdziadziałem. Zobaczcie na mnie. Na starość. Ale tak, taki był zwyczaj. Taki był zwyczaj. Taka moda, że tak powiem. O, ładny garnitur, kolorowy krawat, były skórzane krawaty. Dbało się o to. I pamiętam, przyjeżdża Arek Krzywodajcz za tydzień do zboru. Wchodzi jakiś elegancki gościu pod krawatem, w pięknym skrojonym garniturze, w białej koszuli, krótko ostrzyżony, elegancki, ogolony. Ktoś tam podszedł i pyta się, a brat skąd przyjechał do nas? Nawet go nie poznali. Nawet go nie poznali. Bo kiedy dotyka nas Jezus wewnętrznie, to, co jest wewnątrz, przebija na zewnątrz. Czy wiecie, że Biblia mówi nawet tak, że z obfitości naszego serca zaczynają wypowiadać nasze usta. To, co jest na zewnątrz, to, co jest wewnątrz, to i widać na zewnątrz. Albo inaczej, to, co na zewnątrz, jest odbiciem tego, co wewnątrz. Kiedy spotykamy się z Jezusem, kiedy dotyka nas to Jego DNA, kiedy jesteśmy tymi unikatami, pięknie stworzonymi przez Boga. Czy wiecie, może jeszcze wrócę do tego, tu mam takie ciekawostki zapisane. Jest prawie 8 miliardów ludzi na ziemi i nie ma takiego samego odciska palca. 8 miliardów. 8 miliardów. Niesamowite. Żadne, jeszcze tu z tych ciekawostek, żadne dwa liście na drzewach nie są takie same. Jesień, jak liście opadają, byście pozbierali wszystkie, nie znajdziecie dwóch takich samych. Choćbyście je poddali największym badaniom. To jest niesamowite. Ponieważ Bóg nie kopiuje, On tworzy. Bóg jest stwórcą. Kiedy mówimy o nowym życiu, o życiu przemienionym, to mówimy o tym, że Bóg ma moc stworzyć nowe stworzenie ze mnie. Nawet kiedyś często, pamiętam, jak się nawróciłem, śpiewaliśmy: nowe stworzenie to jestem ja. Stare przeminęło, nowe życie mam. Śpiewaliśmy to na każdym nabożeństwie. Bo wyrażaliśmy to, kim jesteśmy. Bo Bóg jest twórcą nowego życia. Kiedy Jezus przychodzi, czyni sobie z nas swój dom, swoją świątynię. Ten ziemski nasz namiot, ten doczesny, tak jak mówiłem na pierwszej sesji, chwilowy, może być Bożym mieszkaniem. I chociaż się starzejemy, czasami się psujemy, jesteśmy podatni na zniszczenie, to Bóg interesuje się naszymi słabościami. Wiecie, że możecie tutaj na tych dniach skupienia doznawać uzdrowienia waszego ciała. Bo Pan Jezus nie tylko wywalczył na krzyżu odkupienie nas z grzechów, ale wywalczył także dla nas uzdrowienie. Biblia to określa, że w Jego sińcach i ranach mamy uzdrowienie naszego ciała. Dlatego my, zielonoświątkowcy,
Z odwagą modlimy się o uzdrowienie chorych. I Bóg czyni cuda. Bóg czyni cuda, uwalnia z chorób, uzdrawia. Czasami nie wszyscy są uzdrawiani. Nie wiemy dlaczego. Bóg jest suwerenny. On ma swoją wolę i ma swoje plany dla naszego życia. Ale mamy prawo bezustannie się modlić i wierzyć, że Jezus może ciebie uzdrowić. Ja cały czas to robię. Cały czas to praktykuję. Cały czas, gdy przychodzą chorzy i proszą o modlitwę, modlimy się. Nie kalkulujemy, będzie uzdrowiony czy nie będzie. Mamy obietnicę, że Pan Jezus jest naszym lekarzem. Że On uzdrawia nasze choroby. Że On jest tym, który zainteresowany jest naszym duchem, naszą duszą, a także naszym ciałem. On Cię kocha. On chce uleczyć Ciebie z chorób. Alkohol wielu was zniszczył i zdewastował wam wasze fizyczne życie, wasz organizm. Nikotyna robi to samo. Narkotyki robią to samo. Czasami w naszej błogiej, że tak powiem, nieświadomości pozwalamy sobie. Dzisiejsze trunki, alkohol, nawet zwykłe piwo, wino nasycone są tak chemią. Oczywiście powiecie mi to, co i niektórzy mi mówili, ale przecież zawsze trzeba na coś umrzeć. Możesz tak sobie mówić, ale przecież nie musisz prowokować, nie musisz tego robić, nie musisz świadomie zatruwać, niszczyć, dewastować swojego ciała. Wiesz, że masz tylko jedno życie. Nie wrócisz tu z powrotem, na przykład w postaci motylka albo baranka. To nie ta religia. Nie wierzymy w takie rzeczy. Człowiekowi dane jest raz żyć i umiera. I albo spotka się z Bogiem w niebie, ze swoim Stwórcą, albo skończy w piekle na wiecznym potępieniu. Taka jest prawda. Można w to wierzyć albo nie wierzyć, zgadzać się lub się nie zgadzać. To nie ma znaczenia. Jak odejdziesz z tej ziemi, to się dowiesz. Ale wtedy będzie za późno. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten czas. Te dni skupienia to dni Twojej szansy. To dni, w których możesz zmienić swoje życie. To dni, w których możesz powiedzieć, nie będę więcej ważnych rzeczy lekceważył. Chcę, aby to ciało było świątynią dla Boga. Pozwolę, aby Jezus tu zamieszkał, aby zmienił mój sposób myślenia, postępowania, a także poddam Mu siebie całego. Będę już teraz pilnował tego jednego życia, które mam. I będę żył dla Boga, jak tylko długo Pan Bóg mi da. Chcę być domem dla Jezusa. Wiecie, jakie to jest piękne określenie? Jestem domem dla Jezusa. Może w pełni zamieszkać w Tobie. W pełni wypełnić Ciebie. Jeśli Mu na to pozwolisz. Jeśli Go zaprosisz. Będziesz wolny od brudu, grzechu, uzależnień, nieczystych pragnień. Możesz być Bożą, czystą świątynią. Taka pieśń była, śpiewaliśmy, uczyń ze mnie świątynię czystą. Piękną, czystą, pełną chwały i czci. Uczyń ze mnie, Panie. Jeśli tego zapragniesz, podczas tych spotkań, czasu świadectw, czasu modlitw, to się stanie. I wyjedzie z dni skupienia jako nowy człowiek. Jako nowe stworzenie w Chrystusie. Amen.